Cześć, witam Was po raz kolejny pięknie i serdecznie na kanale Auto się kręci. Dzisiaj szybciutko, taki króciutki filmik, a mianowicie wymienimy filtr powietrza w autku, które zwie się Mini Cooper z 2008 roku, silnik 1.6 benzynowy o mocy 120 koni mechanicznych. Jeszcze tylko tak formalnie pokażę, gdzie znajduje się filtr. Tutaj pod tym długim takim plastikiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 śrubek torksów. Rozmiar torksa to 25. Tutaj od góry czeka nas jeszcze odkręcenie jednej śrubki na kluczyk numer 10. I ten plastik powinien nam tutaj zejść. Aha, czyli one tutaj się blokują w tym plastiku, tak że one wypaść nie wypadną w razie czego. Więc można śmiało je odkręcać do oporu. I teraz zobaczymy, co nam tutaj, ślepoto. Została jeszcze jedna. Także warto się nie spieszyć, bo to wtedy człowiek głupoty tutaj wyprawia. O! I właściwie samo elegancko schodzi, nic tam tutaj nie blokuje, żadna jakaś zapadka. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość i okazję tutaj w środku wydmuchać powietrzem, oczywiście zakrywając tutaj wlot powietrza dalej do silnika, żeby nam to wszystko znowu tam nie poleciało. Dobrze byłoby to zrobić, nie ma jakiejś znowu specjalnej, no nie. Zdecydowanie to trzeba zrobić, bo tutaj troszkę syfu jest i ja to zaraz, za chwilkę to uczynię. Dobra, tak to wygląda w środku. Jak widzicie, jest tutaj już w miarę czysto, a przynajmniej czyściej niż było. Za chwilkę zakładamy filtr i skręcamy to wszystko, kilka śrubek z powrotem do kupy, tak przysłowiowej, i to by było na tyle. Tak jak uprzedzałem, tak też zgodnie z obietnicą naprawa, właściwie czynność serwisowa, powiedzmy sobie, szybciutka. Właściwie ręce czyste, takie jak na początku, więc to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania, odwiedzajcie mój kanał. Do zobaczenia.